Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przyjechaliśmy teraz właśnie po drodze, jadąc do kolegi Adama Banka, do Kębłowa. Przyjechaliśmy do kolegi Zdzisława. Zdzisław jest teraz tak na, widzę, podbudowany, bo patrzę, mamy tutaj te gołębie młode, które tutaj właśnie też w ramach ligi przygotowujemy. Tu kolega od razu, powiedzmy, tu w ramach ligi mamy gołębie na razie, tak, 5 gołębi od Wojciecha Hańderka. One przyszły niedawno, one już są wypuszczone też. Też już latają? Nie, tak myślałem. Mamy też 10 gołębi od Patryka Wróbla, tak? Dobrze mówię? A Darka Brzezińskiego chyba jest 6 sztuk. I mamy jeszcze gołębie od kogo? Na razie chyba ty. A, Rika Kustersa, 6 sztuk. Także te gołębie, tutaj będzie około 30-35 gołębi w ramach ligi lotowała. A ile młodych swoich masz jeszcze? No będzie razem, będzie 100. Stówka gdzieś, około 100, 100 kilka gołębi może. Teraz one tutaj latają. Zdzisław mówi, że jastrzębia się boisz trochę. Znaczy może nie ty, tylko gołębie, co? Tak. Gołębie, ale widzę, sobie siedzą, podejdziemy może bliżej. To światło to tak w ramach, żeby miały trafić mogły, tak? Czy nie działa ta? Ale podejdziemy sobie popatrzeć, o, nie będziemy ich płoszyć. No płowę mamy tutaj też, czarnego też chyba mamy jednego. To jest chyba od Arka właśnie, Arka Brzezińskiego właśnie. Tak, to są gołębie, tak jeszcze tak, od kolegi Wojciecha nie mamy jeszcze rodowodów, on w niedzielę chyba nam je wyśle na maila. Natomiast tutaj od innych to wiemy, jakie to są, możemy na stronie internetowej, tam nasze hodowle, Polska Liga Gołębi Pocztowych, gołębnik Rekowo-Górne, to jest oddział 072 Rumia, bo tam teraz właśnie Zdzisław lotuje. W katalogu możemy się też zapoznać z gołębiami, które kolega ma u siebie. Na razie tu widzimy młode trenowane, a tam są stare zamknięte, tak? Tak. Dobrze. To już jest pierwsze ich takie, te, kiedy wypuściłeś się? Trzeci raz. No straty jakieś już są, uderzył jastrząb? Jeszcze nie, odpukać, no. Dobrze. Tutaj też będziemy mieli, pokażemy to później, mamy tam z tyłu pewnych tych tutaj w boksach kilka, co mamy. Takie gołębie w rozpłodzie, to są na muzeum, te młode będą tam przeznaczone, część będziemy kolegom pokazywać. Natomiast tutaj popatrzmy sobie jeszcze na te gołąbki, na razie ich nie straszymy, nie podrywają się do lotu. No ale tu będziemy sukcesywnie te gołębniki odwiedzać, bo mamy ich tutaj już około 7-8 takich, co współpracę podjęliśmy z nimi. Widzieliśmy gołębnik Wieleśni, teraz widzimy gołębnik u kolegi Zdzisława. Pokażemy dzisiaj, może jeszcze albo jutro w Czarnej Wodzie, jaki gołębnik mamy. O, właśnie a propos Czarnej Wody, tam Zdzisław był odwiedzić kolegę Radosława. Radek będzie lotował w oddziale 0426 Chojnice. O, widzisz, zapomniałem od Maćka Wizjona tego kupić, żeby mu zabrać. No to nic, następnym razem to zrobię. Także postaramy się na bieżąco dokumentować, co to jest. Jak tak oceniasz te gołębie w ogóle teraz, jak masz przygotowane je? Takie, bo ty się tak pieściłeś tu z nimi dużo, nie? Ja tu widziałem kilkakrotnie, kiedy, bo robiliśmy tutaj zdjęcia, wszystkie gołębie, które kolega Zdzisław ma na loty, w rozpłodzie, mamy wszystkie sfotografowane, tam na stronie internetowej nasze hodowle.pl, Zdzisław Lademan, można sobie zobaczyć je i te gołębie zawsze wiemy, po czym jest, jakie to są gołębie, no i tak staramy się, żeby ta dokumentacja była na bieżąco prowadzona, a dodatkowo teraz w tym roku dojdzie nam, podejrzewam, Zdzisław się też nauczy, dużo relacji, bo nie każdego będziemy w stanie tutaj, 8 gołębników naraz nie odwiedzimy, ale liczę, że koledzy sobie tutaj, bo teraz każdy się telefonami bawi, każdy ma komórkę i może nagrać film szybko na kanał, wrzucić i będziemy widzieli, co się dzieje, bo my będziemy to z Czarnej Wody obserwować tam z naszego klubu. Także myślę też, Zdzisław, jak już będzie trochę luźniejszy, to też przyjdzie nam tam wspólnie pokibicować. Także dziękujemy bardzo. Za dużo Zdzisław nie powiedział, chyba coś chcesz dodać jeszcze? Nic. Na razie tak patrzy kolega Zdzisław na te gołębie. No dobrze, dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dobry lot. No nim odjedziemy, jeszcze sobie możemy tutaj popatrzeć, tam chwilkę jeszcze, akurat skorzystałem z gościnności kolegi Zdzisława i bardzo dobre śledziki, jak to na kaszuba prawdziwego przystało, on tu przygotował, ale widzimy właśnie, dzięki temu możemy sobie jeszcze popatrzeć na te gołąbki, które tutaj chodziły przed chwilą po trawie, teraz sobie znowu tam siedzą, ale teraz już się naprawdę zmywamy niejako, jedziemy po prostu, do zobaczenia.